program moim zdaniem w kolejnym tygodniu. Witamy Leszka Błażyńskiego z Przeglądu Sportowego, witam Cię. Cześć. Na początek, Leszek, podsumowanie tego, co mieliśmy okazję oglądać w miniony weekend tutaj na Bukowej. Może zapytam o to, co było chyba najbardziej widoczne, czyli ta atmosfera, trzy drużyny na trybunach oczywiście, no i ta wspaniała atmosfera. Co, no tak. Podobało się? Oczywiście, że się podobało, no i tak naprawdę jeśli podczas tego spotkania nie byłoby tylu tych kibiców, nie byłoby takiej atmosfery, to nie mówiłoby się tyle o tym spotkaniu i też no, nie oglądałoby się z taką przyjemnością ten mecz, bo ten mecz był, no, to taka jest prawda, przeciętny. Ale jeśli chodzi o oprawę, o to wszystko, co było wokół stadionu, na stadionie oczywiście, wokół boiska, no to wyglądało to bardzo fajnie. Podobało mi się to, że ci kibice razem wspierali. No, były momenty takiej kakofonii, bo kiedy siedzieliśmy na trybunie prasowej oczywiście, to z lewej strony był sektor dziecięcy, gdzie dzieci prowadziły swój doping i było bardzo głośno, ale to było przyjemne, prawda? Tu dzieci, tu kibice jednej drużyny, tu kibice z Rybnika, tu fani GKS-u Katowice, czyli było to piłkarskie święto. Na pewno jeśli zostałby zaproszony jakiś menedżer z zagranicy, to byłby pozytywnie zaskoczony tym, co się na trybunach działo. Jeśli chodzi o mecz, no, nic by go raczej nie zaskoczyło. No właśnie, może teraz o tym poziomie sportowym. Sam mecz przeciętny. Dosyć trzy bramki, ale to nie, tak. Było, to nie było jeszcze spotkanie, które mogło się podobać. No tak, na pewno. Na pewno. No i tutaj oczywiście, tak jak to kolega nazwał Pitrego po tym meczu, profesor Pitry, prawda? Czy tak jak niektórzy mówią, torpeda z Pszczyny, co za bardzo mi się nie podoba, no ale tak niektórzy go określają. No i Pitry Show to było, prawda? Pitry Show na wypełnionym stadionie. Zdobył bardzo ładną pierwszą bramkę, minął z wodem obrońców Rybnika, strzelił w lewy róg. Drugą bramkę z rzutu wolnego, no tutaj trener Wieczorek miał rację, mówiąc, że obrońcy z Rybnika popełnili błąd, ale były trzy bramki, był dobry Pitry, no i nie był to zły mecz, prawda? No i GKS wygrał i jak na razie u siebie, no, można powiedzieć, że w tym sezonie twierdza na Bukowej, prawda? Jestem ciekawy Twojej opinii, bo sporo dziennikarzy już tam w prasie czy w internecie podkreślało, że jakościowo ten mecz był pod wodzą szkoleniowca Moskala troszkę lepszy niż ten w Łęcznej. Tak naprawdę, czy Ty widzisz tą poprawę gry, czy była ta poprawa, czy jeszcze to tak może na siłę troszkę gdzieś na wyrost jest podkreślane, że widać, że Gieksa robi postępy? No, musi Gieksa robić postępy, skoro 0-3 było w Łęcznej 0-3, teraz jest 2-1, no to postęp jest i to widoczny, ale no właśnie, dwa tygodnie pracy, co może trener zrobić dwa tygodnie, prawda? A wydaje mi się, że tutaj zmiana trenera to było dobre posunięcie i Kazimierz Moskal, no, znany jest jako legenda Wisły, pechowiec Termaliki, no by nie był pechowcem tutaj, ale na pewno to jest trener, który, no, jego drużyny grają fajny futbol, ofensywny, prawda? Bo taka Wisła była, kiedy ją prowadził w lidze europejskiej. No i ten trener jest bardzo lubiany też przez piłkarzy, prawda? Bo lubiany przez środowisko, ma swój określony warsztat, ale właśnie to, co mówi mi Werner Liczka, to jest trener na dorobku. Ile on pracuje jako samodzielny szkoleniowiec? No według tutaj takiego doświadczonego szkoleniowca z Czech, no jest jeszcze młody, prawda? Trenersko. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no tutaj się pojawia pytanie, no czy Gieksa ma skład na ekstraklasę, prawda? Czy Gieksa stać będzie na ekstraklasę? Zobaczymy, te dwa najbliższe spotkania pokażą, co ten zespół potrafi, prawda, w środę z Arką, w niedzielę z Dolkanem. Zanim jeszcze do tego wrócimy, do tych spotkań, które nas czekają, trochę obraz Twojego składu GKS-u Katowice. Widać, że pewne przyzwyczajenia trenera Guraka zmienia Kazimierz Moskal. W pierwszym składzie wychodzi Pietrzak, nie ma również w pierwszej jedenastce Tomasza Wróbla, jest młody Wołkowicz. Widać, że jednak każdy zawodnik ma tą czystą kartę i ma szansę w tej pierwszej jedenastce wyjść. No to jest oczywiste, prawda, nowy trener, który wszystko widzi na nowo, inaczej to ustawia, zresztą no, po meczu w Łęcznej no, musiał dokonać zmian, prawda. No tutaj a propos Tomasza Wróbla, no mam nadzieję, że on zacznie jakoś grać, bo on ma 170 spotkań w Ekstraklasie rozegranych i on nie powinien być rezerwowym, tylko powinien być tutaj podstawowym zawodnikiem GKS-u i jednym z czołowych zawodników w pierwszej lidze, na zapleczu Ekstraklasy. No tutaj trener Moskal ustawia po swojemu, no i to jest oczywiste. Normalna rzecz. To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące meczu z Rowem Rybnik. Rafał Dobroliński, jak ty oceniasz jego występ? Poprawny występ, dobrze wypadł, ale nie wierzę w to, że teraz w środę
trener postawi na niego, no to była kurtuazja, jak to na konferencji prasowej powiedział, że no nie wiem, zobaczymy, ale Budziłek na pewno wróci do bramki, no bo to jest jednak no, zawodnik, który jest bardzo pewny, a tutaj Dobroliński, tak jak mówię, poprawnie wypadł, nie miał jakichś tam większych wpadek, ale no Budziłek jest lepszym golkiperem, prawda? Przed Gieksą dwa spotkania na Bukowej, Arka Gdynia w środę i w sobotę Dolkan. Sam powiedziałeś, że to teraz będą dwa bardzo ważne mecze, bo one pokażą, czy te dwa tygodnie tak naprawdę były dobrze przepracowane. Arka Gdynia to jest drużyna, która wiosną tutaj wygrała na Bukowej. Bukowa jak na razie w tym sezonie dla Gieksy jednak jest tą twierdzą niepokonaną. W zeszłym roku też tak było na wiosnę, że do meczu z Arką Gdynia Gieksa wygrywała na Bukowej, później nie wyszło. No tak, no jest w tej chwili twierdza na Bukowej, tak można powiedzieć, 4 mecze, w tym liczę oczywiście też spotkanie Pucharu Polski, 4 zwycięstwa, no i mecze z Arką i mecze z Dolkanem. To właśnie pokaże, na co ten zespół stać, bo Arka Gdynia no, teraz remisowała, ale kończyła mecz w 10. Gdynianie mają no, niezły skład, no Dolkan w tej chwili świetnie się prezentuje. Dolkan to też taka specyficzna drużyna, prawda, taki klub bez kibiców, który no świetnie gra, tutaj GKS ma klub z kibicami, ale no drużyna gra i tak zdobywa punkty, ale gra jeszcze no przeciętnie, prawda? Jaki widzisz tutaj scenariusz tych dwóch spotkań? GKS tą grą właśnie przede wszystkim w meczu z Dolkanem, czy ma szansę, bo tak jak mówisz, Dolkan to jest drużyna, która już wyróżniała się wiosną, a teraz rozpoczęła fantastycznie ten początek sezonu. No jak będą 4 punkty, to będzie dobry wynik, wydaje mi się, w tych dwóch spotkaniach. Wiadomo, że kibice chcieliby zwycięstw, 6 punktów, ale 4 punkty to chyba tutaj trener Moskal, nie wiem, w ciemno chyba by wziął. Patrzymy na ten taki trochę szerszy horyzont, jak Leszek Bożyński widzi szansę GKS-u, miejsce GKS-u w tym sezonie? No wydaje mi się, że może o tym sezonie, no trudno mówić tak naprawdę, co ten zespół osiągnie w tym sezonie. Może skupmy się na pierwszej rundzie, bo tak naprawdę zimą może się okazać, że jedna drużyna się wzmocni, druga osłabi, GKS się bardzo wzmocni. Czyli tak po tej rundzie wydaje mi się, że piąte, czwarte to chyba dobre miejsce będzie dla GKS-u. Mimo wszystko nie jest zespół, który w tej chwili byłby lepszy od Bełchatowa czy od Dolkanu, to zobaczymy w niedzielę, ale no tak mi się wydaje, że no byłbym zaskoczony, gdyby GKS był na pierwszych dwóch miejscach po tej pierwszej rundzie. Piąte, czwarte miejsce dość wysoko, patrząc obecnie na tabelę. No tak. No to ja tak mówię optymistycznie, patrząc na tym miejscu piątym, czwartym, a tak realistycznie patrząc, no to tak między czwartym a ósmym, prawda? Czyli to. Dobrze, dziękuję w takim razie za Twoją opinię na temat tego, co wydarzyło się i co się wydarzy w najbliższym tygodniu. Leszek Błażyński był moim gościem w programie, moim zdaniem. Dziękuję bardzo.